Joanno, dzień dobry, moje drogie lwy. Witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na kwiecień 2021. Kochani, zrobimy sobie tradycyjny krzyż celtycki. Zobaczymy, co karty będą chciały Wam przekazać. Czytania na karierę, finanse oraz czytania na miłość te miesięczne muszę niestety przesunąć na po świętach, ponieważ no, zwyczajnie nie dam czasowo rady przed świętami. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Żeby Wam wynagrodzić ten czas oczekiwania, właśnie robię czytanie ogólne, kochani. Zobaczymy, jakie sprawy wyjdą w tym czytaniu. Czy bardziej będzie chodziło o miłość, czy o karierę, finanse, czy jakieś ogólne sprawy w Waszym życiu, moi drodzy. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co Wasze, resztę zostawcie. I tradycyjnie dziękuję za lajki, za subskrypcje, za komentarze. Jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Bardzo mi to pomaga się rozrastać, także będę bardzo, ale to bardzo wdzięczna za to. Dobra, lwy, lecimy. Na spodzie talii macie pazia buław. Jakieś emocjonujące wiadomości, pełne pasji, namiętności. Coś, co pobudzi Was do działania. Coś, co wzbudzi Was ten ogień i chęć do działania. Może tak być, jakaś nowa pasja, nowa znajomość, nowa praca. No dobra, odkładamy sobie naszego pazia buław na bok. I lecimy z Waszym czytaniem, kochani. Drogie lwy, Wasze wyzwanie na ten miesiąc, dziesiątka mieczy. Zakończyć jakiś ciężki okres w Waszym życiu. Zakończyć czas niepewności, czas jakichś przykrości, smutku. Zakończyć etap jakiejś żałoby. Zakończyć etap na jakiegoś smutku, przygwożdżenia. Może ktoś Wam wbił nóż w plecy, ktoś Was zdradził, zranił, oszukał. Coś nie poszło po Waszej myśli, co Was tak mocno przygniotło, przytłoczyło i przywaliło, powaliło na łopatki, tak? Także to jest Wasze wyzwanie na ten miesiąc, żeby dokończyć ten etap, zakończyć ten etap cierpienia. Co może pomagać bądź przeszkadzać, kochani? Mamy trójkę denarów. Trójka denarów jest kartą współpracy z kimś, tworzenia czegoś i kartą ogólnie pracy. Także jeżeli to cierpienie, które się tu pojawiło, jest na takiej stopie emocjonalnej, tak, partnerskiej, związkowej, czy coś w tym stylu, to może praca, czy jakieś działania związane z finansami, tak, z Waszym zawodem, z Waszym rozwojem, pozwolą Wam zapomnieć o tym cierpieniu. Może tak być. Trójka denarów też często mówi o współpracy z kimś jak najbardziej. Także to może być współpraca na tle zawodowym, albo w Waszym życiu pojawi się ktoś, albo jest ktoś, z kim chcecie współpracować, z kim tworzycie związek, albo z kim chcecie stworzyć związek, albo jakąś relację przyjacielską, czy jakąkolwiek inną relację biznesową. I to Wam pomoże pozbyć się tego, kochani. Dobra, na bieżąco będziemy doczytywać. Dziesiątka mieczy. Dlaczego jest tu dziesiątka mieczy? Bo dziewiątka mieczy, tak, okres zmartwień, okres smutku, depresji, nieprzespanych nocy. Także coś tu się działo naprawdę bardzo przykrego w Waszym życiu. Weźmy jeszcze jedną kartę. No, chyba coś związane z miłością, kochani. Mamy pazia kielichów. Może Wasze starania odnośnie kogoś, tak, odnośnie jakiejś sytuacji zostały odrzucone, może Wasza miłość została odrzucona i to Was tak zabolało, może ktoś Was zranił, może ktoś Was właśnie oszukał na tej strefie, że tak powiem, miłosnej.
No, na spodzie mamy wisielca, także jest tu okres zastoju, postoju. Być może w ogóle nie rozmawiacie teraz z tą osobą, odcięliście się od nich, albo ta osoba odcięła się od was w jakiś sposób. Dobra, zobaczmy tą trójkę denarów. Tyle nie bierzemy. Jeszcze raz. O, tyle bierzemy. No i piękna energia, drogie lwy. Wasza energia buławowa. Cesarz. Co ja gadam? Cesarz, to nie jest król buław. Cesarz, ojej. Energia barana, przepraszam. Energia szefa, lidera, stratega, posiadacza własnego imperium. Także być może odwrócicie swoją uwagę od tej miłości, od tego zranienia, które to było i skupicie się na po prostu na budowaniu własnego imperium, tworzeniu jakiegoś nowego projektu, skupić się po prostu na swojej pracy. Może sami jesteście sobie szefami, to jesteście fantastycznymi szefami, którzy przewidują wszelkie kroki naprzód, tak? Układają plan, układają strategię i działają według tego. Także bardzo fajna energia pracy, bardzo fajna energia pracy. Bądź jeżeli jest to jakiś nowy związek na horyzoncie, nowa miłość, chociaż czy ja wiem, czy to nowa miłość? Zaraz Wam powiem jeszcze jeden aspekt. Jeśli to jest nowa miłość, no to fajnie procentuje na przyszłość. Jest to osoba stabilna, osoba konkretna, z którą można budować fajną przyszłość. Ale wiecie co, tak mi teraz przyszło na myśl. To będzie nie dla wszystkich lwów, ale jeżeli były lwy, które są w stałym związku i miały romans na boku i ten romans przysporzył Wam tylko cierpienia, może ta druga osoba Was odrzuciła przez to, że jesteście w stałym związku albo po prostu szukała tylko, nie wiem, właśnie romansu, seksu czy czegoś takiego, tak? To, kochani, widzę, że tutaj będziecie tworzyć z powrotem swoją relację z partnerem, partnerką, swoim mężem, ze swoim żoną, ze swoim tym stałym kimś, kto jest przy Was, tak? Będziecie próbować odtworzyć swoje więzi, stworzyć bliskość jeszcze raz, no i próbować po prostu ratować ten związek. Co, kochani, odchodzi do przyszłości? Ósemka denarów. Znowu denary, czyli bardziej wydaje mi się, że praca. Bardziej wydaje mi się, że praca. Może ukończyliście jakieś kursy dodatkowe, może ukończyliście jakieś lekcje, szkolenia, dzięki którym podnieśliście swoje kwalifikacje zawodowe i dzięki czemu możecie iść w przód z większą pewnością siebie, z większymi umiejętnościami, co pozwoli Wam się rozrosnąć do roli cesarza, kochani. Dobra, zobaczmy tą ósemkę denarów. Ósemka denarów. No, król mieczy, kochani. Król mieczy. Kierujecie się logiką, strategią, planem. Kierujecie się prawdą i klarowną komunikacją. Wiecie, czego pragniecie. Jeśli coś Wam nie służy, odcinacie się od tego. Macie ogromne doświadczenie, czy to na tle zawodowym, czy ogólnie w życiu osobistym. Macie ogromne doświadczenie, ponieważ król mieczy często jest interpretowany jako rozwodnik, jako osoba po przejściach, po ciężkich relacjach, ale jest wspaniałym biznesmenem, jest wspaniałym organizatorem, strategiem. Dobrze się sprawdza na takich logicznych, logistycznych stanowiskach. Jest osobą, która kieruje się właśnie inteligencją, mądrością, kieruje się prawdą, klarowną komunikacją. Także to bardzo fajnie wróży na przyszłość, moi drodzy. Jeżeli to są sprawy zawodowe, no to widzę, że tutaj macie konkretny plan działania, podnieśliście swoje kwalifikacje, no i idziecie dalej, tak? Idziecie dalej, jak najbardziej. Dobra, wasza energia, drogie lwy. Wasza. Dosłownie wasza, królowa buław, pewność siebie, także cokolwiek tutaj nie przygniotło was do ziemi, podnosicie się z tego, odzyskujecie pewność siebie, pasję i energię do działania. Mogą to być jakieś dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne, może jakaś zmiana fryzury, wizyta u kosmetyczki, u fryzjera. Zadbacie o swój wygląd, o swoją atrakcyjność, tak z zewnątrz, ale również o swoją atrakcyjność wewnątrz, moi drodzy. Zadbacie o swoją pasję, o to, co Was nakręca.
Może zadbacie o jakiś ruch, może to jest wymagane w tym momencie, żeby się trochę poruszać, poćwiczyć, nie wiem, pojeździć na rowerze, pójść pobiegać, cokolwiek lubicie, ale tu jest dużo działania, dużo pewności siebie i dużo takiej atrakcyjności. No, będziecie na pewno, jeśli jesteście samotni, jeśli jesteście singlami, bardziej w tą stronę, nie lubię tego określenia samotni, jeśli jesteście singlami, no to mogę Wam zagwarantować, że w tym miesiącu będziecie bardzo, ale to bardzo przyciągać płeć przeciwną, kochani. Normalnie, jak będziecie szli po ulicach, to ludzie będą się za Wami oglądać, bo będziecie emanować tym seksapilem, tą sensualnością, tą taką ognistą energią. Zobaczmy tą królową buław za dużo. Jeszcze raz. Królowa buław. Co by tu jeszcze? O! No i mamy rydwan, kochani. Idziecie do przodu, pokonujecie swoje słabości. Nieważne, jakie kłody los Wam rzuca pod nogi, Wy je pokonujecie, bo idziecie po swój sukces, po swoje spełnienie marzeń. Potraficie ujarzmić swoją ciemną naturę i tą jasną naturę, swoje wady i swoje zalety. I idziecie prosto przed siebie, tam gdzie Was los prowadzi. Fantastycznie, kochani. Duży ruch do przodu. Także jeżeli tu była jakaś stagnacja w przeszłości, tutaj jest ogromny ruch do przodu, w jakimkolwiek kierunku byście nie chcieli iść. Jeszcze coś do tego rydwanu, prosimy. Jeszcze jedną kartę do rydwanu. Mag, wow. No kochani, nie dość, że ogromna pewność siebie, z maga też bije ogromna pewność siebie. Ale mag świadczy o tym, że jesteście świadomi siebie, świadomi swoich umiejętności i możliwości, świadomi, że sami jesteście kreatorami własnego losu, że sami tworzycie swoją rzeczywistość i swoje szczęście i że cokolwiek sobie nie wymarzycie, cokolwiek nie zmanifestujecie, cokolwiek nie powiecie, staje się rzeczywistością. Przy magu powiedziałabym tylko uważajcie właśnie na swoje słowa i na swoje myśli, bo przy magu macie ogromną moc sprawczą. Słowa, myśli mają ogromną moc sprawczą. Także starajcie się myśleć pozytywnie, starajcie się mówić pozytywnie, żeby nie przyciągnąć niepotrzebnie jakichś przykrych rzeczy, których nie chcielibyście przyciągnąć, tak? Na spodzie ósemka buław, komunikacja, ruch do przodu, tak jak z tym rydwanem tutaj. Dobra, co macie, kochani, w głowie, w sercu? Rycerz mieczy, idziecie po swoje. Szybka energia po raz kolejny obok rydwanu. Energia pewności siebie, energia brawury i działania. Jedyne, co bym powiedziała przy rycerzu, to też starajcie się najpierw przeanalizować wszystko za i przeciw, zanim pójdziecie do przodu. Kierujcie się bardziej logiką króla niż rycerza, bo rycerz czasami jest taki gwałtowny, że najpierw zadziała, a później pomyśli. A tu musicie zrobić odwrotnie. Najpierw pomyśleć, a później, kochani, zadziałać. Rycerz mieczy też może być jakąś energią, energią powietrzną. Osobą z trygonu powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik, którą macie w głowie, o której myślicie i w której kierunku na przykład chcielibyście się udać. Lubię tego rycerza mieczy, bo widzicie, tutaj z tyłu też jest właśnie trąba powietrzna, jest burza, ewidentnie jest burza, a te ptaki fruwają sobie wokół tego tornada, jakby się nic nie działo, tak? Także jakąkolwiek burzę tutaj nie przeszliście, czy to emocjonalną, czy na jakiejkolwiek innej płaszczyźnie, po każdej burzy wychodzi słońce, a Wy sobie z nią poradzicie cudownie, kochani, także nie martwić się o nic. Zobaczmy do tego rycerza mieczy. Jedną kartę poproszę. Rycerz mieczy. No, idziecie w stronę spełnienia marzeń. Odchodzicie od starych schematów, które Wam już nie służą i idziecie po nowe. Idziecie po swoją dziewiątkę kielichów. Idziecie w stronę słońca. Także tu jest możliwa całkiem nowa ścieżka, czy to na drodze miłości, czy na drodze kariery. Może jakaś przeprowadzka się szykuje, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana miejsca pracy, ale na pewno idziecie w stronę słońca i w stronę spełnienia swojego marzeń. Coś jeszcze do ósemki kielichów? Szóstka kielichów. No, kochani, może macie jakiś pomysł, jeśli chodzi o sprawy biznesowe, może to być jakiś pomysł, o którym już myśleliście długo, długo, może nawet od dzieciństwa, może to było coś, w co baliście się zainwestować, bo twierdzicie, że może to nie wyjdzie, że może się nie uda. Ale tu też jest, powiem Wam, szóstka kielichów jest kartą takiej nostalgii
o kimś, tak, że może o... Jeżeli ta osoba, która was zraniła w przeszłości, jest dalej w waszej głowie i czasami macie takie myśli, że może by się odezwać do tej osoby, może by coś zrobić w tym kierunku, może by o to zawalczyć, to widzę, że odchodzicie od tego myślenia. Odchodzicie od tego myślenia, skupiacie się na sobie, na swoich potrzebach i na swoich planach na przyszłość. Tak, kochani, na spodzie macie świat. Zakończenie jakiegoś trudnego etapu w swoim życiu. I co? Dziewiątka kielichów. Idziecie w stronę spełnienia marzeń. Być może w stronę jakiejś nowej miłości albo partnerstwa, że tak powiem, budowania, tak? Partnerstwa, w którym już jesteście. No, kochani. Dobra, co mamy w przyszłości? Co mamy w niedalekiej przyszłości? Mamy trójkę buław. Tu może być jakiś zastój w przyszłości. Będziecie na kogoś czekać albo na coś czekać, na jakieś swoje... Na jakieś swoje sukcesy, na efekt swojej pracy, na kogoś, na coś. Tu jest taki okres, bym powiedziała, zawieszenia. Tu się chwilowo nic nie będzie działo. Będzie ten czas oczekiwania, tak? Jakieś decyzje zostały podjęte, nowa droga, gdzieś tak powiem, weszła, tak? Jesteście na tej nowej drodze, ale może być jakiś chwilowy przestój. Zobaczmy, czego ten przestój może dotyczyć. Trójka buław. Dlaczego tu jest trójka buław? A, bo możecie być na jakimś rozwidleniu i niekoniecznie widzieć wyjście z sytuacji. Albo ktoś tutaj, będziecie czekać na czyjąś decyzję, kochani. Na czyjąś decyzję możecie czekać. Na czyjąś odpowiedź w jakiejś sprawie. Dlaczego tu jest dwójka mieczy? Dwójka mieczy, dlaczego tu jest... Czekajcie, dwie karty nam wypadły. Trzy karty nam wypadły. Pierwsza wypadła księżyc, bo coś nie jest do końca jeszcze jasne w sprawie jakiegoś świętowania albo pojednania z kimś i jest wymagana duża cierpliwość, kochani. Jest wsparcie z góry w rozwoju tej sytuacji, ale tutaj cierpliwie musicie na coś poczekać. Być może na odpowiedź kogoś albo na wyjawienie jakichś emocji od kogoś z przeszłości albo z kim tworzycie związek, kochani. Może to być odpowiedź, jeśli tu był trójkąt miłosny i na przykład mąż, żona dowiedzieli się o tym trójkącie, to możecie czekać na decyzję ze strony męża, czy walczymy o ten związek dalej, czy się poddajemy. Jeśli chodzi o pracę, kochani, możecie czekać, aż jakieś sprawy papierkowe tutaj zostaną podpisane, przyjdzie ten moment, że tak macie zielone światło, możecie ruszać i wtedy będzie ten moment świętowania i cieszenia się z tego, co wam przyniósł los, tak? Także weźcie to, jak rezonuje, ale będzie gdzieś, tak powiem, od połowy kwietnia może być jakiś taki przestój w działaniu, moi drodzy. Dziewiątka buław. Ktoś może być poblokowany ze względu na jakieś ciężkie doświadczenia. Ale jest to poczucie stabilizacji, chęć budowania czegoś na stabilnych fundamentach. No ale jest też takie więzienie myślowe. Ktoś nie widzi wyjścia z jakiejś sytuacji. Ale otrzymacie swoją prawdę. Otrzymacie swoją prawdę. Jeżeli, kochani, to jest... sytuacja rodzinno-małżeńska, to widzę, że tutaj chyba będzie walka o ten związek. Jak najbardziej będziecie budować to małżeństwo, ten związek jeszcze raz od nowa, na szczerości, na komunikacji, na stabilności, jak najbardziej. Jeżeli to są sprawy finansowe, to też nie musicie się raczej o nic martwić, bo dziesiątka pentakli, dziesiątka denarów zapowiada, że... Pięknie to się wszystko potoczy na waszą korzyść, kochani. Tutaj będzie fajny rozwój sytuacji, tylko trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i poczekać na czyjąś decyzję albo na wynik jakiejś sprawy, która nie jest jeszcze dla was jasna, która nie jest jeszcze, że tak powiem, klarowna dla was oświetlona. Dobra, kochani, wasza energia. No wy jesteście w takiej energii miłości. Dwójka kielichów, energii bratniej duszy. Widzę, że oprócz spraw zawodowych, sprawy miłosne bardzo mocno zajmują waszą głowę. Jeżeli to jest związek, w którym już jesteście, to będziecie chcieli go bardzo budować, tak? Ustabilizować, zrównoważyć. Ale jeżeli ta sytuacja nie dotyczy was, to może być po prostu ktoś nowy, kto pojawi się w waszym życiu. Kto wam skradnie serducho? Zobaczmy tą dwójkę kielichów. Dwójka kielichów... Piątka kielichów. No właśnie, tu może być takie...
Jezu, dlaczego cały czas mi przychodzi ten romans do głowy? Nie chcę o tym mówić, bo nie wszyscy przecież mają romanse, ale kochani, taka sytuacja, jeżeli faktycznie był romans z waszej strony, z kimś. To możecie mieć jeszcze w głowie taką myśl, że a mogło się to udać, albo to było takie fajne, albo to coś tam, coś tam, coś tam. I przez to zaniedbujecie związek, w którym jesteście, który, jak widać, chcecie ratować, chcecie budować. A jeżeli ta sytuacja nie dotyczy Was, dwójka kielichów może oznaczać, że chcecie miłości, pragniecie miłości, ale są jeszcze jakieś zaprzeszłe sprawy, które w waszym sercu nie są pozamykane. Może dalej myślicie o kimś z przeszłości, szóstka kielichów, od czego tutaj w głowie, teoretycznie w sercu odchodzicie, ale to jeszcze może się pojawiać w waszym życiu. Co jeszcze? A, cesarzowa, kochani, cesarzowa. No chcecie wzrostu, chcecie rozwoju, chcecie pewności siebie, kreatywności, chcecie założenia domu, rodziny, chcecie dzieci, możliwe. Może okazać się, że będziecie w ciąży, jak najbardziej, to też, tak na marginesie. Tylko tutaj by była zagłoska z kim? Przepraszam, nie chciałam się śpieć. Ale bardziej chodzi mi o wasz rozwój, o waszą ekspansję, o tą kreatywność, o budowanie pewności siebie i o budowanie własnego imperium, moi drodzy. No właśnie, na spodzie szóstka mieczy. Idźcie w coś nowego. W stronę trójki pentakli, która pojawiła się tutaj w waszym wyzwaniu. W stronę budowania stabilnej relacji, opartej na dobrych fundamentach, na sprawiedliwości i na równowadze. Albo chcecie tej stabilizacji w pracy, chcecie tej równowagi w pracy, żeby to, nad czym pracujecie, przynosiło dobre też korzyści finansowe, tak, żeby się zwracało. Ale zdecydowanie rozwój, kreatywność, wzrost, obfitość. Piękna, dojrzała energia, drogie lwy. Co z zewnątrz, kochani? No z zewnątrz mamy świat. Z zewnątrz mamy zakończenie cyklu. Z jednej strony bym powiedziała tak, że jest ktoś w waszym otoczeniu, kto chce z wami zakończenia, albo kto już zakończył jakąś sytuację z wami. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, bym powiedziała, że świat stoi przed wami otworem i możecie osiągnąć wszystko, czego pragniecie. Że lekcje zostały wyciągnięte, nauczyliście się różnych aspektów, może podszkoliliście swoje umiejętności, swoje kwalifikacje i tutaj czujecie się jak władcy świata wręcz. I to jest energia z zewnątrz, czyli świat stoi przed wami otworem. Zobaczmy sobie ten świat. Ojejejej, nie, no wiecie co, bez żartów, za dużo, nie biorę, połowa talii, no jasne, czekajcie, muszę to pozbierać, wszystkie wzięłam, jeszcze raz, świat, dobra, dwójka kielichów. No, ktoś zdecydowanie odwzajemnia wasze uczucia. Dwójka kielichów tu, dwójka kielichów z zewnątrz. Ktoś odwzajemnia wasze uczucia. Tu jest miłość obustronna, kochani. I ktoś widzi was jako królową pentakli. Ktoś widzi was super szefową, super ugruntowaną osobę, stabilną. Ktoś widzi was matkę swoich dzieci, swoją żonę. Bądź męża, ojca swoich dzieci. Ktoś widzi was jako osobę stabilną, zrównoważoną, dbającą o siebie, dbającą o swój wygląd, o swoje wnętrze, o swoje potrzeby. I jednocześnie taką opiekuńczą, która daje od siebie bardzo dużo ciepła, dużo, dużo miłości. Ale jest potrzeba uleczenia serducha. Jest potrzeba uleczenia jakiegoś złamanego serca albo jakiegoś rozczarowania, kochani. Jeżeli, mówię, jesteście w sytuacji, gdzie był trójkąt miłosny i być może wasz partner, partnerka dowiedzieli się o jakiejś zdradzie, to nie jest tak, że oni przestali was kochać. To nie jest tak, że oni nie chcą spróbować. To jest tak, że oni potrzebują czasu, żeby uleczyć swoje złamane serce, bo zraniliście ich po prostu. Bardzo, bardzo. Ale dalej widzą was jako swoją miłość, jako swoją bratnią duszę i jako osobę stabilną, ugruntowaną. Może jest potrzeba zakończenia jakiegoś cyklu, wyjaśnienia sobie całej tej sytuacji, całego zajścia
i pójście tak jakby w nowe, nową drogą, tak? Otwarcie się na nowe, na nowych zasadach. Także dajcie trochę czasu i przestrzeni partnerowi, żeby mógł sobie poukładać sprawy, bo widzę, że tutaj będzie ruch do przodu z jego strony. On na razie jest w trybie eremity, pustelnika. Potrzebuje izolacji, potrzebuje ochłonięcia, potrzebuje podjęcia jakiejś decyzji w związku z tymi z tą ciężką sytuacją, tak? Może być teraz przyblokowany, tak utknął w swojej głowie, tak? Nie widzi wyjścia z sytuacji, bo ma zranione serce. Ale jednocześnie jest ta miłość, kocha i będzie o was walczył, i będzie komunikacja, i będzie szczęście. No! Tylko trzeba troszkę poczekać, uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli, kochani, nie było żadnej zdrady, jeżeli to jest ktoś nowy, kto wkracza w wasze życie, to ta osoba też może mieć poranione serducho z przeszłych związków. I też dajcie jej przestrzeń, żeby mogła zakończyć pewne sprawy w swoim życiu i pójść w waszą stronę w ten sposób, jako ugruntowana osoba, stabilna, wiedząca, czego chce i z otwartym sercem i miłością do was. Wasze nadzieje bądź obawy, drogie lwy. Szóstka denarów. Cóż dodać więcej? Równowaga, stabilizacja. Chcecie dobrego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Chcecie równowagi w związku, bez nadmiernego dawania i nadmiernego brania. Chcecie stabilizacji i bezpieczeństwa. Szóstka denarów. Może liczycie na jakiś zwrot kosztów w związku z czymś, na jakieś dodatkowe pieniążki, może na liczycie, że ktoś wam coś odda, albo jeśli czekacie na jakiś rozwój sytuacji, że coś przyniesie korzyści finansowe. Zobaczmy tą szóstkę denarów. Szóstka denarów. Czwórka denarów wyszła. No, kurczowo się trzymacie tego. Kurczowo się trzymacie tej stabilizacji. Kurczowo trzymacie się jakichś swoich osiągnięć i tego, co już macie, tak? Nie chcecie tego puścić. Ale tu jest potrzebne właśnie zachowanie równowagi. Może jest tak, że to wy za mało dajecie i trzeba gdzieś tam więcej się otworzyć na to dawanie i wykonać jakiś ruch do przodu, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy miłosne. Król, nie król, tylko rycerz kielichów. Macie ochotę na romansik, macie ochotę na miłość, macie ochotę na szczęście, macie ochotę na romantyczne listy, na kwiaty, na rycerza na białym koniu, ale tutaj trzeba się na to otworzyć i dać porówno z obu stron, kochani. Wasz wynik. Paś mieczy. Obserwator mój śledzik, tak? Obserwator, nasz mały detektyw. Osoba, która jest chętna do rozwoju, do nauki, do poznawania nowych ścieżek, ale osoba, która też obserwuje swoje otoczenie, siebie i innych, tak? I wyciąga jakieś odpowiednie wnioski z tego. Także może być tak, że będziecie po prostu obserwować, jak te wszystkie sytuacje wokół was się rozwijają i będziecie wyciągać z tego jakieś odpowiednie lekcje dla was. Zobaczmy tego pazia mieczy. Paź mieczy, paź mieczy. Bo diabeł. Bo jeszcze jest w was jakaś natura taka bym powiedziała toksyczna, albo jest w waszym otoczeniu ktoś, kto was skusi tutaj do złego. Ale wy się nie dacie. Będziecie obserwować tą osobę, ale się nie dacie. O, widzicie? Jest dziewiątka buław na spocie. Będziecie zablokowani na tą osobę, nie będziecie się jej dawać. To może być osoba z przeszłości, albo ten ktoś od romansu, kto będzie chciał jakoś was jeszcze tutaj skusić. Możecie mieć jakieś taką plątaninę myśli a propos tego, ale myślę, że już jesteście zablokowani na to kuszenie i na te pokusy wszelkiego rodzaju. Co jeszcze? Co jeszcze a propos pazia mieczy? A z buław. No i jest nowy początek, kochani. Jest nowy początek w związku z jakimś rozwojem i doszkalaniem się, kochani. To oczekiwanie, które jest tutaj, znowu się pojawia. Jest szansa na rozwój, na balans, na równowagę, znowu pewność siebie, rozliczenie się z jakichś przeszłych rzeczy i ruszenie do przodu po nowe, kochani. Ze głęboką świadomością, z głęboką intuicją, pozostawienie spraw wszechświatowi, żeby sprawy toczyły się własnym nurtem, własnym tempem, kochani. Nie przyspieszajcie niczego, bo tutaj zdecydowanie jest nowy początek na horyzoncie. Odświeżenie relacji, odnowienie relacji, nowe pasjonujące pomysły w pracy, na które tutaj będziecie czekać. Tu za jakiś czas sprawy ruszą do przodu. Może być to dopiero pod koniec miesiąca, bo zazwyczaj ta ostatnia karta jest albo kartą końca miesiąca, albo taką radą. Także z jednej strony obserwujcie sytuację, wyciągnajcie odpowiednie wnioski, a przyjdzie ten upragniony początek, kochani. Ta pasja.
ta namiętność. Uch. Dobra. Lwy. Na koniec karta wyroczni z mojej nowej talii Wisdom of the Oracle, którą tłumaczyłam przez tydzień czasu. Mam nadzieję, że tłumaczenie będzie w miarę po polsku. Dobra, zobaczmy, co wyrocznia nasza ma dla Was jeszcze na zakończenie tego czytania. Yin. No, energia damska, kochani. Pamiętajcie, nawet jeśli jesteście mężczyznami, każdy ma w nas, w ludziach, tak, pierwiastek męski i pierwiastek żeński. Yin jest energią żeńską, kochani. Już Wam czytam z mojej prywatnej książeczki. Yin. Kobiece podejście do działania. Pozwolenie komuś innemu na wykonanie pierwszego ruchu. Zbieranie informacji, paśmieczy, zbieranie informacji i wskazówek. Sztuka świadomego przyzwolenia i otwarcie się na otrzymywanie. Tak jest, otwarcie się, kochani. Tu, gdzie jesteście zamknięci, musicie się otworzyć. Wiadomość od wyroczni. To jest czas rozmyślnej otwartości. Podczas czekania z wdzięcznością na to, co idzie w Twoją stronę oraz gotowości to zaakceptować. Yin nie oznacza zamrożonych marzeń ani odpoczynku, ale raczej świadome otwarcie się na to, co płynie do Ciebie. Gotowość, by otrzymać nagrody przygotowane dla Ciebie. Sugeruje wrażliwość, gdy starasz się studiować poczynania innych oraz swoje. Pamiętaj, że musisz zrobić miejsce na cuda, które mają się pojawić. Bądź tworem, nie twórcą, a zobaczysz, jak szybko zmanifestują się Twoje marzenia. Bardzo ładna informacja dla Was, kochani. Przeczytam Wam jeszcze radę od karty, bo wydaje mi się, że tu może też być, coś na rzeczy, kochani. Rada. Masz problem z otrzymywaniem? Zatrzymujesz przepływ obfitości, gdy ciągle upierasz się przy byciu tym, kto wiecznie daje. Jeśli cały czas dajecie od siebie, czas teraz się otworzyć w drugą stronę, pamiętajcie. Nie zawsze możesz prowadzić, dawać, nauczać. Musisz być uczniem, otwartym naczyniem, tym, kto otrzymuje dary, gesty i oferty. Otwórz się i pozwól miłości, życiu, obfitości i duchowości wypełnić całego siebie, bez wymagań i oczekiwań. Po prostu odbierz prezent, który należy się Tobie. Także tutaj ta energia właśnie oczekiwania, cierpliwości, to jest właśnie to. Czekacie, aż przypłynie do Was Wasz dar, Wasza pomyślność, Wasze szczęście, Wasza miłość, Wasz sukces. Otwórzcie się na to, kochani. Nie blokujcie niczego. Nie blokujcie niczego. Otwórzcie się na to, co się tworzy, co rośnie. To by było na tyle, drogie lwy. Trzymajcie się. Buziaki. Pa, pa.